Witam, Torysteo. Skoro już tu jestem i nieopodal czeka na mnie potężny zbiornik z szałem, to może zróbmy coś ambitnego. Ale na początek chciałbym zadbać o to, aby na polu bitwy szybciej mi się odnawiała mana, więc rozwiniemy transmutację na poziom drugi oraz dyplomację, a to po to, żeby więcej wrogich jednostek zwiało z pola walki. Jeszcze przed stoczeniem potyczki. I to by było na tyle. A właśnie, jeszcze coś sprawdźmy, czy tu się coś... Nie. A tu? Też nie. Bo niestety to nie jest dobrze oznaczone. Trzeba samemu to sprawdzać. Nie będziemy tutaj walczyć z armiami elfów, tylko udamy się w miejsce, które nam więcej obiecuje. Chodzi o bardzo potężną jednostkę, która strzeże pewnego zwoju. Zwoju, który może okazać się mapą, a może być tylko zwojem wędrowców, ale warto zaryzykować. Tutaj. Aha, nie jest wyciężeni. Może troszeczkę szału podniosę. Pięć łyków. Ja miałem chyba już takie na początek. Tak, trzy. Okej. Okay. Szał mamy, manę mamy. Możemy atakować. To mi się podoba. Ale nadal ich, jest ich tutaj sporo. Czyli tak, ja zastosuję taką taktykę, która polega na tym, że nie będziemy na razie starali się wielki strat zadać, tylko skupimy się na pozyskaniu jak największej ilości jednostek bojowych, żeby odwracały uwagę. Mhm. Czyli tak, na początek chciałbym przejąć wróżki wodne za pomocą zawiści, ale jest ryzyko, że jednostka wilkoelfów zostanie przejęta. No ale trudno, nie mamy na to wpływu. No właśnie. Poza tym tak, pierwszy czar powinien być tani. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie użycie pułapki tutaj. Natomiast drugi czar powinien blokować przeciwnika i w przyszłości nam dać spore możliwości, dlatego portal demonów. A tutaj. Właśnie. Czy mi się wydaje, czy wróżki nie będą mogły opuścić tego pola? Nie jestem pewien, czy mogą przelecieć nad portalem. Dobra, nie będzie, że tu. Teraz tak, arcydemony przywołam w to miejsce. Po to, aby pojawiła się tutaj nowa jednostka blisko. Później wycofam arcydemon. No ale mogło być lepiej. Dużo lepiej. Właśnie jeszcze jest szansa. No co to ma być? No dobra, to nie będzie, że tu. Mhm. Nie jest dobrze. Ale może sprowokują do odwrotu potem życia, powiedzmy, tutaj. Albo może tu. Niech tutaj będzie. O, i to mi się podoba. Nowa jednostka, ale jeszcze wpierw coś takiego. Krwawy pentagram. I przebujemy jednostkę. Tutaj oczywiście nic. Jest dobrze. Wycofam. Powiedzmy, że tu.
A zaraz, zaraz, bo to jeszcze nie ten czas. Pomyślmy. Czyli tak. Pułapka. Tu. Portal demonów. I wygląda na to, że rzeczywiście nie mogą tutaj wróżki przelecieć. Nie, nie, portal tutaj. Tworzymy linię obronną. Tylko, że tu jest problem. Ale jeszcze mam pewne pomysły. Tutaj wulkan. Czyli tak, wycofam arcydemony. A tutaj przywołam wulkan. Chodzi o zawrócenie jednostki. Tylko, żeby moje demony nie wpadły w pułapkę. Oby 12, to nie, jeszcze poczekamy do 17. Tutaj nic. Tutaj musimy zadawać obrażenia. Potrzebujemy szału. Boję się, że moje demonice rozbroją pułapkę, żeby uderzyć tu i niestety głupio poniosą obrażenia. O, to się udało. Tutaj też, ale za chwilę będę miał nowy. No właśnie. Bo warto. Tutaj. Dobrze, nie będzie, że tu. Nie, no tu miało być atakowane. Ale teraz przynajmniej demonice będą mogły uderzyć. Czyli tak. Krwawy pentagram. I mnożymy jednostki. O, całkiem fajne. Tutaj nic. Za mało szału. Także czekamy. Tutaj pułapkę chciał mieć. No właśnie. Czy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby... No właśnie, już teraz pułapki tutaj nie... Nie ma sensu kłaść. Raczej tu. Teraz, żeby obrażenia zadać. W sumie damy radę, tylko gdzie dać pułapki? W to miejsce? Raczej tu. Czyli tak. Pułapka tutaj. A jeszcze portal, właśnie, to jest dosyć ważne. Portal. Tak, żeby blokował, to raczej tu. Albo właśnie tu. Aha. Tylko, że pewnie nie będę mógł dobrze... No właśnie, mogę najwyżej tak. Ale to i tak ma sens. W turze musiałbym tutaj portal postawić. A właśnie, czy ja omawiałem wróżki wodne? Mało punktów życia, mało ataku, talenty, no to rozproszenie, usuwa większość zaklęć z wybranego oddziału. Następujące efekty nie zostają usunięte. Zamrożenie, spalanie, krwawienie i zatrucie. No to dosyć ważne, bym powiedział. Istota światłości, szybowanie, brak kontrataku, no wszystko to wiemy, niepamięć. Atak tej jednostki ma 50% szans na pozbawienie celu jego zdolności. Odporność na magię 25%. Znany wróg. Dobrze, czy ja chcę uderzać? Boję się, że kontratak zabije moją formację, ale... Nie, to może poczekajmy, ale właśnie, bo to się już pojawiło. No właśnie, ale gdzie się pojawi? A, tutaj. No dobrze, niech będzie. Będziemy mieli nową jednostkę. O, właśnie. Na jaki czas? Na 3 tury. I teraz tak, możemy użyć talent, rozproszenie, tylko z nim jest taka
A nie, zaraz, ja nie mam co rozpraszać, właśnie. Bo nie widzę tutaj żadnego czerwonego trójkąciku. Czyli... Aha. Nic nie zrobimy. Tutaj też... chociaż w zasadzie można uderzyć, bo jak już mam nową jednostkę do blokowania, to jednak spore straty zostały zadane i nie było kontrataku. To ma znaczenie, jak najbardziej. Będziemy tutaj bili. No co to miało być? Tak, nie będziemy walczyć. Moje jednostki nie powinny rozbrać pułapek. O! A nie, no miała być lepsza formacja. Jakieś demony, kaci. Cerbery. A właśnie, podmianka. Czy podmianka miałaby sens? Chyba nie. Nie w tej chwili. Ale zakochanie, czyli ten urok. Oddział próbuje uwieść znajdujący się w zasięgu jednostki wroga. Podatny na jej działanie jest każdy oddział humanoidów, którego całkowite... No dobrze, ale tu... Czy to są humanoidy? Zobaczmy. Aha. No, tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. No, ale powiem wam, że to by nawet nie było takie złe. Mhm. I co, to nie udało się? Źle wybrałem, czy ja? Może nie wybrałem. Później sprawdzę w następnej turze. Dobrze, musimy odwrócić uwagę przeciwnika. Powiedzmy, że tutaj totem się pojawi. Ja chyba coś spieprzyłem. Dobrze. Tak, tego na pewno nie wygramy. Dobrze, tu nic. No nie sprawdzę. Ale może jeszcze przywołam kolejną jednostkę. Tutaj na przykład. Dobrze, i właśnie to jest ten czas. Pomyślmy. Czy jest sens pułapki kłaść, skoro to moje jednostki na nie wpadają? No właśnie nie. Może lepiej trucizna tu. Wow. To ma sens. I... Nowy portal demonów, ale... Ale tutaj... Mhm. Tutaj nie mogę nic zrobić, chyba że chciałbym zaryzykować, ale... Bo ja wiem... A właśnie, chwila, moment. Demoniczny Amor. Możemy tutaj rzucić go. I zaryzykują atak. Może uda się, że arcydemony zdołają zbiec z miejsca zdarzenia. Jest. Czyli atak był jak za darmo. Tutaj. Ha. Nie. Nic tutaj nie zrobimy. I straciłem jednostkę. Trudno. Tutaj. Uderzmy. Tutaj kolejny portal. Aha, mam małą manę. Ale może się zregeneruje przez ten czas. Zadajmy obrażenie. Nowa formacja na pół bitwy. A pułapka się przydała. Dobrze, musimy nadal odwracać uwagę. Tym razem tutaj postawię totem.
Tutaj wycofałbym jednostkę odrobinę i zaatakował. Okej. Mam many za mało, to jest problem. Tutaj na razie nic. Tutaj też nic. Okej. To nie wygląda najlepiej. Chyba lepiej będzie nic nie robić, tylko po prostu blokować tutaj przejście. Trochę ryzykownie. Na nowy portal mam za mało many. Z tym poczekamy, bo może... Właśnie zaturę, gdybym miał odpowiednią ilość szału, można by przejąć jednostkę. Zaryzykować. To raczej tutaj. Oby się udało. Jest. No i to mi się nie podoba akurat. Tutaj nowa formacja i portal. Portal dałbym tutaj. Tak. Jednostkę. Jednostkę przywołam tutaj. Oj, słabiutka. Ale ja właśnie oczekuję od niej głównie wygenerowania szału. Czyli tak, kroczek. Potrzebujemy w sumie 2 punkty. I atak z dystansu. Tutaj. Jeszcze 1 punkt. Mamy go. Dobrze. Ale to w następnej turze. Czyli tak, teraz musimy znowuż sprowokować przeciwnika do zawrócenia. Może tu. Dobrze, uniki się bardzo przydadzą w takiej sytuacji. Tutaj nic. Tutaj też nic. Czekamy. Dobrze, strata czasu. Many za mało niestety, ale liczę na szał. No właśnie. Tylko nie wiem, czy tutaj zablokować drogę, czy tu, ale w sumie chyba tu będzie korzystniej. Poza tym tu wulkan przywołam i cóż, miejmy nadzieję, że to się uda. Powiedzmy, trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Miał być tutaj atak przeprowadzony. Tutaj. Może tak. A tutaj jednostka demonów dobiegnie i też będzie fajnie. Co jeszcze tu mam? Stare rany to nie. Ofiara to też nie. Czyli co? Przemieszczamy się i uderzamy.
Tutaj. Mhm. O, właśnie, właśnie. I teraz próbujemy zakochać. Czyli to było tak. Oddział próbuje uwieść znajdujące się w zasięgu jednostki wroga. Podatny na jej działanie jest każdy oddział humanoidów, którego całkowite dowodzenie nie przekracza 4736. Zauroczony oddział będzie walczyć po stronie demonicy przez dwie tury. Jeśli demonicy nie uda się uwieść oddziału, odnosi on zamiast tego od 10 do 18 punktów obrażeń. To pewnie wtedy się nie udało. Podejrzewam, że jednostka jest poza zasięgiem. Pewnie co? No właśnie. A może zbliżymy się tu? I teraz sprawdzę. Nadal. No ale cóż, będziemy dążyli do zbliżenia. O, to mi się podoba. Jak najbardziej. Nie, nie! Jednostka się przedarła, to nie jest dobre. Czy to by miało sens? Nie bardzo. Pomyślmy. Potrzebujemy na pewno totem. Który to totem umieszczę tutaj? Okej. Teraz się zastanawiam poważnie. Ale nie, tylko przemieszczał. Poczekamy jeszcze. A właśnie, może nie podejmujmy jeszcze decyzji. Tutaj nic. Czyli drzewce mają cały czas zajęcie. Znaczy się enty. Także to jest bardzo korzystne dla mnie. Aha, to już bym musiał teraz. W tej turze to nie. Ale możemy w tej turze zatruć słabszą wersją. O. Może by... Nie w tej turze. A właśnie, za ile? Aha, to jeszcze trochę potrwa. I właśnie, będzie okazja przyzwać jednostkę. I może nawet zaatakować. Właśnie. Chwila, moment. Many nie mam za bardzo na co zużyć. Szału też nie. Dlatego... No bo ja wiem, no w sumie to lepiej byłoby jednostkę przyzwać. Dobra. Przyzwiemy. Bo chodzi o to, żeby ten licznik już bił. Do pojawienia kolejnej. Tutaj. O właśnie, zakocham jednostkę. Chyba, że coś nie wyjdzie, ale spróbujmy. A to na sąsiednim polu, dobrze. Czyli tak. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chyba się udało. A nie. Jednak nie. To wtedy też pewnie tak było. Okej. Tutaj właśnie straty musimy zadać. I szał musi się zregenerować. Tutaj atak przez dwa pola miałby sens. To może wycofam jednostkę. Tak. I uderzymy tu. Na razie nie jest źle, aczkolwiek jednostka jest troszeczkę za blisko. O! To mi nie przeszkadza, to jest jednostka przywołana. Nie ma problemu. Dobrze, teraz musimy zadbać o zabawkę dla entów. Czyli tu. Ale chwila, moment, bo to już jest ten czas. Płomień namiotności tutaj. Niech będzie. Tu by mogła się pojawić, albo tutaj nowa jednostka. Okej. Teraz tak, zabaweczka. Tu.
będziemy uderzać. Chociaż akurat tu to by można było. Jest szansa na chociaż jednego, ale niestety nie udało się. Dobrze, jednostka nadal blokuje pole. I w sumie spełniła swoje zadanie. I ta jednostka straciła przez to w sumie ruch. Tutaj nic nie zrobimy, czekamy na nową formację. Właśnie. Możemy znowu zaczarować. Aha. Tutaj nic. Tutaj też jest dobrze. Aha, to mi się podoba. I nowa tura. Podpalenie jak najbardziej, ale może tym razem tu bym zaryzykował. I tak zrobimy, ale szału za mało, many za mało. To cóż. Ale nie, bo w sumie mogłoby wtedy już to się regenerować. A. Nie, uderzymy tu. Dobrze, że tym razem akurat jak moja jednostka się nie wycofała, to nie musiała, że tak powiem. No chyba, że wilkołaki by dopadły arcydemony, ale to nie, nie, nie. Dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Zróbmy to. To już trzecia próba. Nie no. A może na nie to nie działa? Może to nie są te humanoidalne, no aczkolwiek wilkołak to jest trochę człowieka, trochę zwierzęcia, więc nie wiem jak to odbierać. Może zacznijmy truć i to tak solidnie. Okej, tutaj obrażenia. A właśnie, właśnie, to już jest kolejna okazja. Aha, to się nie zregenerowało, ale to możemy użyć. Amorek czasami bardzo pomaga. Na pewno jest dobrą inwestycją. Uderzamy. Tutaj też uderzymy. A właśnie, co by to dało? Na cel zostaje nałożony efekt krwawienia. Ale nie, nie, ja chcę mieć to pole zablokowane. Wchodzimy. Tutaj schowam jednostkę i oczywiście zabaweczka dla entów. Świetnie. Tutaj, o właśnie, właśnie. Czyli coś takiego. Krwawy pentagram i nowa jednostka. O proszę, co wyskoczy? No, tak bardziej demony bym wolał w sumie. No dobra. Albo katów. No i... O! Karzełek. Tutaj. Tutaj jest całkiem fajna sytuacja, jeśli chodzi o palenie, także wycofam jednostkę. Bo po co się ma narażać? I deszcz ognia w wykonaniu arcydemonu. To też całkiem fajne. Aha, teraz sobie zablokowałem. Także jednostka nie może uderzyć przez dwa pola, ale to jeszcze i tak w tej chwili nie miałoby znaczenia. Po prostu będziemy na razie bili tutaj, żeby zadać maksymalnie spore obrażenia. A właśnie, właśnie, bo to już ten czas. Czy nie ten czas? Nie. Nie ten czas, ale... O, właśnie. Chodzi o to, że pomału spycham jednostki, blokując je moimi
I przez to, że one mają coraz mniej, znaczy mniejszą liczebność, to w razie postawienia takiego, w razie postawienia takiego wulkanu czy coś, to jest szansa, że wroga jednostka nie zdoła go zniszczyć w jednej turze. I właśnie do tego dążymy. A tak z dystansu to by miało sens, ale może to rozpatrzmy w ten sposób. Najpierw jednostka się tu ustawi i teraz ocenimy. Chyba najlepiej będzie tu uderzyć. Ale w ogóle ktoś by mógł tutaj przyblokować. O, właśnie, może. Powiedzmy, że tu. O. To ma sens. A tutaj może trucizna. Właśnie. Zaraz pomyślę o tym. Mhm. Niestety słabsza wersja, mam za mało many, ale zobaczcie, co tu się wydarzy. Haha, max. Dobra, no to zabaweczka. Najgorzej by było, ja bym zapomniał o niej, ale póki co pamiętam. Tutaj nic. O! To jest chyba efekt właśnie Hexa. Czyli oddział może chybić, jeśli użyje ataków lub talentów, które zadają bezpośrednie obrażenia. Co oznacza, że będę mógł kolejne gdzieś tutaj przywołać totem. Dobrze, ale wulkan byłby chyba niezłą opcją. Powiedzmy, że tutaj. Aha. To raz. Druga sprawa. Ja już chyba mogę. Mogę użyć tej specjalnej umiejętności. O, właśnie. Tutaj. Fajnie by było zablokować tutaj dojście. Jest. Stało się. Tu możemy wycofać jednostkę. I uderzyć przez puste pole. Kolejne zadane zostaną obrażenia. I to takie nawet chyba solidne, co? No może być nawet. Mogło być oczywiście lepiej, ale... ale nie przesadzajmy. Nie, ja jednak potrzebuję tutaj blokady, więc... po prostu poczekamy jeszcze w tej turze. Uderzę, jak ta jednostka już wykona swój ruch. I komu się dostanie? Aha, no dobrze. No nie przeszkadza mi. Najważniejsze, że jednostka straciła ruch. Spore obrażenia. Pięknie. Ale ktoś mógłby tu pole zablokować. A właśnie. Czy podmianka coś by mi dała? W pewnym stopniu by mi dała. Tak, zrobimy to. Na małą skalę, ale zrobimy. Tak jest korzystniej. Chodzi o to, żeby odsuwać wrogie jednostki od mojej armii. Tutaj czy tutaj? Nie, no raczej tu. Na razie bez strat własnych. Chyba, że coś przegapiłem. Dobrze, właśnie to jest ten czas. Możemy przyzwać kolejny totem. Powiedzmy, że... tutaj? Może bardziej tu? Albo nie, tutaj. O. Moje jednostki będą leczone. Tutaj nic. Tutaj też nic. Jest fajnie. Okej. Musimy pamiętać o kolejnym. Aha, i byłoby dobrze znowuż Amolka. Chociaż tu widzę, że jeszcze zadziałał. Nie będę chciał atakować. Raczej wykorzystam to, że w tej chwili tu nie ma totemu i podpalę.
Mhm. Zawsze to mniej. No i trochę szału się przez to wygenerowało. Okej. Okay. Zobaczmy. Mhm. Tylko heks. Tak, tutaj. Nie, no to nie ma sensu. Tutaj. Uderzymy. Mhm. Strzelamy. Czy tutaj? Tu. Co prawda wróżki niby jeszcze mogą współpracować ze mną, ale... Ale nie jestem pewien, czy jak właśnie już nie ma tego całego obelisku, czy nie jest czasem tak, że to jest tylko po prostu błąd, że tak naprawdę już nie współpracują ze mną. Zaatakujmy bezpośrednio. Mhm. Dobrze. Ale nie no, w sumie jednostka atakuje. Znaczy wroga jednostka atakuje tą taką niby nawróconą, więc nie wiem co o tym myśleć. Wiem tylko, że chcę tutaj nowy totem. I mam sporo szału. Warto będzie to przemyśleć, bo może się coś pojawić za chwilę wartościowego. O, pięknie. Może nawet już się pojawiło. Właśnie, demoniczny amor. Tutaj. Sytuacja wygląda na opanowaną, tylko że muszę jeszcze uważać. Jakiś głupi błąd, jakaś... no po prostu zagranie takie bardzo ryzykowne, na przykład mógłbym rzucić arcydemony do walki i poniosłyby straty, a niestety wskrzeszanie, jeśli chodzi o paladynów, nie działa na jednostki 5 poziomu. I to by było smutne. A czemu nie na to? Czy jednak wulkan ma widocznie wyższy priorytet niż totem? No właśnie, to jest jednostka 5 poziomu. O właśnie, przyzwać można jednostkę. To ma sens. Przywołujmy. I... Aha, no dobrze, może być w sumie. W tej chwili i tak mam tutaj dużo jednostek walczących z warcią. Aha! Takie buty. Mhm. Czyli tak, atak przez dwa pola może mieć sens, ale tu uderzymy? Chociaż nie, raczej bym musiał jak najszybciej się pozbyć tych... tych jednorożców. Okej. Okay. Strzelamy. Dobra, nie bądź. Tutaj... W sumie starajmy się nadal zadawać obrażenia. W ogóle spychajmy wroga na jego połowę. Okej, to mi pasuje. Mhm. Kolejny totem. Tym razem powiedzmy, że tu, tym... No, tym bardziej, że i najprawdopodobniej właśnie drzewce zaatakują. Bo mają ruch za chwilę. Okej. Podchodzimy. Świetnie. Tutaj nic. A... Chyba, że... Dobrze, wiemy. Jest ich po prostu za dużo. Nic. Tutaj jest fajnie. I komu się dostanie? A tak, podejrzewałem. Ale to dobrze. Teraz w sumie wróżki nie mają kogo zaatakować, więc może zaatakują jednostki przeciwnika. Aha. Trucizna? Nie, poczekamy. Znaczy tutaj nic nie zrobimy, bo nie ma powodu. Zobaczmy, co zrobią wróżki.
Nie jest dobrze. Jednak wolały totem. Naprawdę. Jedyna pułapka na polu bitwy została i akurat musiała moja jednostka wpaść. Czy może tu... W sumie... Właśnie. Trucizna. Tutaj. Spróbuję się pozbyć tej jednostki. W miarę możliwości. Ona jest po prostu zbyt mobilna. O, właśnie, właśnie. Nowa formacja. Tutaj atak jak najbardziej przez puste pole. Jest. Jednego mniej. O! To mi się podoba. I to też. Cały czas dbamy o odwracanie uwagi. Świetnie. Tutaj nic, bo po co? Po co się narażać? Tutaj też jest dobrze. Mamy za mało szału. A nie, no to jest raczej słabe. Poczekamy. Tu nic. Czyli w tej chwili w sumie drzewce stanowią największy problem, bo tutaj to się już da spokojnie ogarnąć problem. Ale spróbujmy jeszcze tutaj... O, właśnie, by się udało pozbyć tej jednostki. To ja many odzyskam sporo, bo 4 punkty aż. To jeszcze gdyby się tej pozbyć. Może krwawienie na... Aha! To tak działa. Na drzewce nie podziała, tutaj mogłoby podziałać, ale to nie ma sensu, tak szczerze mówiąc. Czyli co, tylko podejdziemy blokować? No dobrze, niech tak będzie. I dostałem trochę many, fajnie. To może poczekamy, aż będę miał więcej. Tutaj odwracamy uwagę. Właśnie, gdybym miał nowy portal demonów. Chociaż z drugiej strony, jak tak się dobrze zastanowić, to przydałby mi się jakiś taki czar ognisty, ale który punktowo bije. Na przykład pamiętam, że w Inselburgu można było kupić strzałę płomieni i to był błąd, że nie kupiłem. Bo to by bardzo pomogło. Krwawy pentagram tu. Tutaj nic, chociaż... Przynajmniej to można, demoniczny amor. Bo to jednak pomaga. Niby takie byle co, a jednak potrafi sporo namieszać. Bo ogień na te enty najlepiej by właśnie podziałał. Nie ma lekko. Trzeba się przyzwyczajać. Właśnie, co one takiego mają? Drewniana istota. 10% odporności na obrażenia fizyczne. Roślina. Istota światłości. Znany wróg. Oplątanie. Pamiętam, że omawiałem już te jednostki. I... Karze. Nieśmiałość. Inicjatywa oddziału będącego celem zmniejsza się jeden. Pewnie któryś z tych moich przywołańców to
użył wulkan tutaj, bo to jednak będą pewnie obrażenia od ognia. Ja nie wiem, czy ja chcę tu atakować, bo kaci pewnie tu za chwilę wpadną. Może poczekajmy. Właśnie, zobaczmy jeszcze, jak trucizna tutaj by podziałała. No właśnie, to jest strata. Poczekajmy, niech się nowy... Aha, to 35 by musiało. No dobrze, poczekamy, stać mi. No właśnie, jednostka wbiła i teraz jak polegnie, to wtedy ją zastąpię inną formacją. Tu jest więcej chętnych. Osłabiajmy. Właśnie, tu można uderzyć przez dwa pola, znaczy przez puste pole. Okej. Kolejnego mniej. Najgorsze jest to, że to teraz strasznie długo potrwa. Dużo punktów życia. Właśnie, to teraz już zaczniemy punktowo bić, żeby przyspieszyć. Po prostu wolę, żeby entowie zużywali swój ruch, bijąc moje jednostki przywołane, które już w tej chwili tak nie są takie ważne dla mnie. Mam ich po prostu nadmiar. Tutaj nic, ale jeszcze mógłbym się zastanowić nad punktowym atakiem. I wulkanowi się dostanie. Może być. Morek cały czas go przesiaduje. Tutaj właśnie jest okazja do bezpiecznego palenia. Świetnie. I tak będziemy skubać. Niestety poza zasięgiem. Można poczekać w sumie. Może od kontrataku jednostka zginie? A nie, ale została oplątana. Nie, ta jednostka się nie dostanie tutaj, ale będzie tutaj oczekiwała możliwości wskoczenia w opóźnione miejsce, jak ktoś tutaj zginie. Wiemy. Tutaj uderzamy. I tak dziubiemy. I po trochu i będzie wygrana. Nie no, ta jednostka już naprawdę nie jest w stanie zadać mi strat w tym podstawowym składzie armii, więc nie jest tragicznie. Aha, bo teraz jest tak, że ani moje jednostki nie giną, ani przeciwnika, więc mało many mi się wraca. Dlatego chyba lepiej będzie jednak jakieś obrażenia zadawać tutaj innymi czarami. Tylko teraz się zastanawiam, jakim najbardziej by się opłacało. Oceńmy. Mroźne objęcia. Wow, to jest dobre. Teraz tak, tutaj się nigdzie nie przebiję. Aha, bo to teraz dłużej. Teraz 3 tury to się regeneruje. Czy tu nic? Tutaj... No. Nic. Nie ryzykujmy. 13 szału. 14. Czy ja coś mam już za 14? To wydaje mi się być dosyć słabe, na przykład w porównaniu do ataku orka. Gniew orka dopiero muszę rozwinąć. Czekamy. Tutaj przywoływać jednostkę.
Czy zadać obrażenia? Nie, obrażenia. Tu jest dosyć przywołanych jednostek. Uderzajmy. Okej. Obrażenia. No niestety nie ma dojścia. Ja mam po prostu za dużo jednostek, także nowych nie ma sensu by przywoływać, więc widzicie, jest okazja. Nie zrobimy tego, za to możemy spróbować tańszą wersję. Po prostu przyspieszamy to. Szał. 21. Czy ja coś mam? Aha, to nie można użyć. Ale właśnie, właśnie. To się zawsze może przydać. Mhm. Tu nic. Tutaj też jest fajnie. Gdybym podmienił. Właśnie. Tu i tutaj. Nie, to raczej tu. I teraz więcej moich jednostek ma dostęp. Mhm. Czyli tak, tutaj nic. Okej. Podoba mi się to bardzo. Uderzymy przez puste pole. Prawdopodobnie w kolejnej turze już to zakończę. Może nawet w tej. Aha, tu nie ma możliwości podejścia. A sprawdźmy to. Ofiara. Sojuszniczy oddział zostaje poświęcony dla dobra innej jednostki. Całkowite dowodzenie poświęconych istot nie może przekroczyć 60, zaś zadawane obrażenia nie zależą od odporności ofiary. 80% poświęconego zdrowia zostaje oddane drugiej jednostce. Nie wiem, spróbujmy. Kogo by tu poświęcić? Tak? To nie wiem, o co tu chodzi. Aha, teraz wybieram oddział, który... No powiedzmy, że tu uleczę. No nie, no to nie rozumiem. Nie rozumiem. Wroga też nie mogę wskazać. Nie wiem, jak to działa. A może jeszcze raz? Może coś źle zrobiłem? Nie. Nie wiem, jak tego używać. Dobra. Oddajmy turę. Kończymy. Dobrze było, żeby orzeszek, ale to jest za mało. Oj, to nie orzeszek. Orzeszek jest tu. Okej. Świetnie. I w ten sposób orzeszek zyskał kolejny punkcik, a my... A my bez strat własnych? Mnóstwo jeńców! 505 jeńców! 36100 golda. Ale expa! Demoniczny amor. To jest dosyć dobre. Możemy wydłużyć czas trwania. Co prawda szał wzrośnie. I odpoczynek. No dobrze, a to... Czas trwania wzrośnie... Szał. No nie bardzo. Atak orka. W sumie obrażenia, aby wzrosły, to może mieć sens. Wspaniały zdobywca, poziom drugi. Co mi to daje? Wow, więcej dowodzenia. I to o 500, bo teraz będziemy mieli taki bonus plus 1000. A za co to jest w ogóle?
Nie musisz likwidować całej wrogiej armii. Więźniowie mogą ci się bardziej przydać. No właśnie, jak myśmy teraz 505 pozyskali, no to... No to musiało się to odbić na mojej armii. Właśnie, sprawdźmy. Nie, tutaj nic. A tu? Też nic. Może w kolejnej bitwie albo w którejś z tych dalszych. No dobrze, wszystko przed nami. Macintosh w aneksio. Trzymajcie kciuki. Yes! Galenirim. Nowa wyspa. A pamiętam, że tam mam co najmniej dwa questy do wykonania. To tutaj nie ma wyspy, jest tylko tu. Ale powiem wam, że ona jest dosyć spora. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tak epickiej bitwy. Spotykamy się w kolejnym odcinku, w którym to odwiedzimy nową wyspę.